Średnica Ziemi i średnica księżyca pozostają do siebie w takim stosunku, że można z nich skonstruować trójkąt prostokątny, zwany złotym trójkątem. Moglibyśmy go tak nazwać, gdyby nie to, że najczęściej złotym trójkątem nazywamy nie trójkąt prostokątny o bokach 1 Fi i pierwiastek z Fi, tylko trójkąt równoramienny o bokach na A i B pozostających do siebie w stosunku Fi do 1, czyli. A do b równa się φ. Tak czy inaczej, jeżeli położymy księżyc na Ziemi i spojrzymy z boku, to tak jak widać na rysunku, pojawia nam się trójkąt, w którym złoty podział odgrywa podstawową rolę. Złoty podział, najczęściej oznaczany grecką literą φ, to jedyna liczba mająca taką własność matematyczną, że jej kwadrat jest od niej o jeden większy. W zasobach Khan Academy jest osobny film na temat liczby φ. Zdecydowanie powinniście go obejrzeć, aż dreszcze po plecach przychodzą, kiedy się człowiek zorientuje, jaką niesamowitą liczbą jest liczba fi. Zresztą przekonacie się o tym, jak rozwiążemy to zadanie. No to do roboty. Kwadrat liczby fi jest od niej o jeden większy, czyli fi plus 1 równa się fi. Kwadrat. To równanie jest ciekawe samo w sobie. A jeżeli dołożymy do tego wartość liczbową fi, to otrzymamy w przybliżeniu 1,61803 i tak dalej w nieskończoność plus 1 równa się 1,61803 i tak dalej w nieskończoność do kwadratu, czyli równa się 2,61803 i tak dalej w nieskończoność. To drugie równanie to po prostu inny sposób zapisania tego pierwszego równania. Dalej w treści zadania czytamy, że jeżeli do powyższego równania zastosujemy twierdzenie Pitagorasa, to możemy skonstruować trójkąt prostokątny, którego boki mają długość φ, pierwiastek z φ i 1. Sprawdźmy, o co tutaj chodzi. To równanie wygląda jak twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli to jest a do kwadratu, jeżeli to będzie b do kwadratu, a to c do kwadratu. To przekładając te oznaczenia na długości boków trójkąta prostokątnego, otrzymamy taki rysunek. Przeciwprostokątna C ma długość φ, ta krótsza przyprostokątna B ma długość 1, pierwiastek kwadratowy z 1 to 1, dłuższa przyprostokątna A to nie jest najdłuższy bok trójkąta, bo najdłuższym bokiem w trójkącie prostokątnym jest zawsze przeciwprostokątna. To jest dłuższy z tych dwóch boków, dłuższa z przyprostokątnych, ma długość pierwiastek kwadratowy z fi. Czytamy dalej. Na rysunku poniżej pokazano zależność pomiędzy długościami promieni Ziemi i księżyca i ich powiązanie z liczbą fi. To dosyć ciekawe, albo się planety ze sobą umówiły, albo matematyki jest wokół nas o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Czyli, jeżeli weźmiemy promień Ziemi i dodamy do niego. Promień księżyca to suma tych dwóch długości w stosunku do długości promienia Ziemi wynosi pierwiastek kwadratowy z fi. I tutaj chyba powinniśmy zastanowić się przez chwilę nad konstrukcją wszechświata. Możecie zatrzymać to wideo i porozmyślać przez moment. Ale wróćmy do zadania. To w sumie straszne, bo to nie jest jedyne miejsce, w którym pojawia się liczba fi. Liczba fi występuje w bardzo wielu miejscach, zarówno w matematyce, jak i w przyrodzie. Fi to naprawdę fascynująca liczba z bardzo wielu powodów. Ale wracajmy do zadania. Jeżeli długość promienia Ziemi wynosi 6371 km, to ile wynosi długość promienia Księżyca? Przerysujmy sobie jeszcze raz ten trójkąt. Zaznaczmy od razu długości boków w kilometrach. Na tym rysunku jednostką długości jest promień Ziemi. Czyli ten bok ma długość 1, promień Ziemi. Ten bok czyli suma długości promieni Ziemi i Księżyca, ma długość pierwiastek kwadratowy z fi promienia Ziemi, a przeciwprostokątna tego trójkąta ma długość fi promieni Ziemi. Przerysujmy sobie ten trójkąt i oznaczmy długości tak, żeby jednostką długości był kilometr. Tu jest trójkąt, tu jest Ziemia, tu jest Księżyc, i wiemy z treści zadania, że długość promienia Ziemi wynosi 6371 km. Wiemy też, że wysokość tego trójkąta wynosi pierwiastek kwadratowy z fi promieni Ziemi. Czyli w kilometrach to będzie 6371 razy pierwiastek kwadratowy z fi kilometrów. Pierwiastek kwadratowy z fi promieni Ziemi. Ta cała odległość od środka Księżyca do środka Ziemi. Chcemy obliczyć długość promienia księżyca, czyli długość tego odcinka. Oznaczmy go na przykład literą P, jak promień. Jak to obliczyć? Chyba będzie to dosyć łatwe. Wiemy, jaka jest długość tego odcinka. Zaznaczmy go sobie na zielono. To też jest promień Ziemi. Ziemia jest w przybliżeniu kulą, a jej powierzchnia sferą, czyli można przyjąć, że ten odcinek. Też ma długość 6371 km. I teraz nasze astronomiczne zadanie zmieniło się w bardzo proste równanie, bo sumę długości tych dwóch odcinków możemy zapisać na dwa sposoby. Jako długość promienia księżyca P dodać długość promienia Ziemi, czyli 6371 km. Wszystko zapisujemy teraz w kilometrach. Albo możemy zapisać jako długość sumy promieni Ziemi i Księżyca, czyli 6371 razy pierwiastek kwadratowy z fi. Na tym rysunku mamy wszystkie długości wyrażone w promieniach Ziemi, w tym równaniu mamy wszystkie długości wyrażone w kilometrach. Jeżeli wartości z rysunku pomnożymy razy długość promienia Ziemi w kilometrach, to otrzymamy wartości z tego równania. Teraz wystarczy rozwiązać to równanie ze względu na P. Odejmujemy 6371 od obydwu stron i otrzymujemy P równa się 6371 pierwiastków kwadratowych z FI minus 6371. Możemy jeszcze wyłączyć przed nawias 6371, otrzymamy wtedy P Równa się 6371 razy i w nawiasie pierwiastek kwadratowy z fi minus 1. No i mamy wynik. Promień księżyca w kilometrach ma taką właśnie długość i ciągle jest to zastanawiające zjawisko, zarówno matematyczne, jak i astronomiczne.